Siema, siema, dzień dobry, z tej strony Dziarek Marek. Witam was na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Euro Truck Simulator 2. Ja po długiej przerwie. No i mamy nową ciężarówkę. Tutaj w grze elektryka. I zobaczymy, czym to się je. Ja jej szukałem i nie mogłem jej znaleźć. Musiałem inny profil odpalić. Także zobaczymy. Okej. Dobra, to już pierwsze co, to musimy sobie ustawić tutaj regulację fotelika. Odsuniemy sobie trochę, żeby coś cokolwiek widział w tych lustrach. Myślę, że tak starczy. Okej. Tu nic nie będę zmieniał na razie. Wyłączymy to, no i tak się prezentuje. A nowa ciężarówek. Ręczki. I tylko możemy jeździć na krótkie dystanse, z tego co słyszałem. No dobra. Odpalamy. Do dzieła. Odpalamy. Dobra, to jest elektryka. I niby co? No kurde. Dobra, i niby mam odpaloną, tak? A. Na 99 godzin bateria ma nam starczyć. Motor horse. Okej. Jest 100% naładowane. 540 km mamy zasięg niby. I tu tam jakieś pierdoły piszą. No dobra, ona niby chodzi. Ja nie wiem, czy ona chodzi, czy nie, bo ja jej nie słyszę. Ja słyszę deszcz. Jedynka, mam. No dobra. Ty. O, coś gwizdnęło. Ale ma kopa z ryb. Kurde, gdzie ja tu jadę? Ja tylko leciutko nadusiłem gaz i ona idzie, jak żyleta. Powiem. No teraz dałem ciała. Wydaje mi się, że tu jest tędy wyjazd. Dobra, dobra. Cofaj, cofaj. No coś tam gwizda. Słyszę tam, że coś gwizda. Nie wiem, czy wy to słyszycie. A gdzie on tu ma GPS? Tam jest, ale zgaszony niby. No coś tam gwizda. Nie wiem, czy tam słyszycie. A wycieraczki moja włączy. A ci tam nam pokazuje, jak ja hamuję, to dobra, dobra, czekajcie. Jakieś radyjko tu włączymy sobie. Dobra, może tak damy. Okej. Trójka. Prawo. A czy po co mi GPS? Ten mi będzie gadał. Jasny gwint. Dobra. To idzie. Ja w ogóle mam tego? Skręć w prawo. No, to on by mi mówił. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć okay. W prawo. Coś tam słyszę, ale wiecie co? Tego paciuloka, czekajcie. Głośność silnika ciężarówki, ja to tu podwiększę, żeby coś było słychać. No wydechu to nie ma chyba, nie? No to wiadomo.
Dobra, i też jeszcze tego pana, to on mówi nam głośność nawigacji, damy na 10, żeby tu za gościu nie ględził. Okej. Okay. No niby to chodzi, nie wiem. Idzie nam skręcić w lewo, nie? No właśnie. Trzymaj się lewej strony. Tu rondo mamy, na szczęście to zawrócimy. Na rondzie zjedź czwartym zjazdem. Ja, dobrze, nie ósmym. Tu chyba. W porządku, znajdźmy inną. Jasny gwint. Ja już nie wiedziałem, który to jest zjazd, czy piąty, czy czwarty, czy trzeci. A tam dobra. Specjalnie tak jadę, żeby zobaczyć, czy 500 ileś kilometrów mam, no? Czy ja, ile mam do przejazdu? 207 kilometrów. 206. No i dobra, depniemy jej. Mam do dechy. Szum jakiś słyszę. Okej. Okay. Dobra, nie będziemy szaleć tu. Czekajcie, ten... No coś tam szumi, no wiadomo, na co w elektryku ma... Jakby ma być słychać silnik. Coś tam słychać, nie? Coś szumi, że tam coś chodzi. Coś tam gwizda niby. Zjedź w prawo. O kurde. Jedź prosto. Ja gram na innym profilu, wiecie, i teraz... Trzymaj się prawej strony. Ja nie wiem, czy ja mam te wszystkie dobrodziejstwa tam powłączane. No elegancko jedzie, powiem wam. Mi się elegancko jedzie na razie. No tam wiadomo, że ten, nie? No, że nie ma tych dźwięków, co przedtem, nie? Jak spalinowka. Trzymaj się lewej strony. No zobaczymy, jak ten chodzi. Chodzi ten, jak wyjdę z kabiny. O kurde. Sorry, tak nie jeździcie jak ja, ale ja chcę po prostu zobaczyć, nie, czy tam słychać, czy nie. No coś tam gwizda. No mówię, coś tam gwizda, nie? Okej. Okay. No gwizda. No co, wiadomo, że będzie gwizdać trochę, nie? Dobra. Patrzcie, nam pokazuje. Jak mijają nas pojazdy z lewej strony na ekranie, na wyświetlaczu. I się tak na żółto zapala coś, że coś też nas mija. No. To mnie tu denerwuje ten cholerny ekran. Ten też by mogli zrobić porządek w końcu. Okej. Okay. Włączymy tempomat, tempy mat na 7,5 i jedziemy.
Patrzcie, nawet te barierki nam tu pokazuje na żółto, że za blisko jedziemy. Czy co? Bo nie rozumiem. Patrzcie, widzicie? Na żółto jest. Kurde. Czy tak jest to ustawione? Trzymaj się lewej strony. No panie, się trzyma. Ups. Fajnie to wygląda tu. Ciekawe, czy ten. Czy się zmienia? Jo, zmienia się, ale tam tylko w prawym rogu, widzicie? O nie, tu patrz, jest ten GPS. Ale ze mnie mongą. No patrzcie. Fajnie, no. Tu jest jakby taki świat cały. O, no. No teraz co ja mogę jechać? Teraz otycha mój dziadek. No co, tak normalnie się tam dla mnie jedzie. Wiadomo, że nie ma silnika tak słychać głośno jak w normalnych ciężarówkach. Coś tam słychać, nie? No ma dźwięki inne. Chociaż inne dźwięki ma niż te same, kurde, kociarki, nie? Jak ja to mówię, nazywam. Te kierunkowskazy mają głośniejszy dźwięk niż ta cała ciężarówka. Widać, że tak jest wytłumiona fajnie w środku, nie? Patrzcie, tam po prawej stronie nam cały czas pokazuje. Tam pracują te liczniki tam, nie? Ale co, muszę ustawić ten tempy mat? A najlepiej bym musiał wypróbować to? Bo mi tam zostało. Czekajcie, jeden dych sobie ustawię. Dobra. I teraz, bo tam zostało mi. Czekajcie. Okej, okay, sorry, że tak jadę, głupkowato. Patrzcie, mi zostało 74% mam, nie? I 396 km mi zostało. A ciekawe, jak ja bym zmienił trasę, czy, no kurde, czy gdzie ja dojadę, czy to? Gdzie my to wyśle? Wiecie, o co chodzi. Żeby jechać nie tak, jak on chce, tylko ja sobie zaraz to zobaczę, nie? Gdzie tu są mapa świata? Czekajcie, tu. Wiecie, o co chodzi, nie? Ja jestem tu. Jak ja bym pojechał, bo to ma nam starczyć, wiecie, nie? To. A jak ja bym sobie tędy pojechał? No to mi tędy to nic nie daje, bo tu mnie. Aha, dobra, ale tu mnie zawróci. No o to chodzi właśnie. Żeby mnie zawróciło. Okej, okay, ruszaj. No tak, no to się ruszam. Ja działam na światła. Właśnie, ja to nie mam ustawione, tych. Tak mówię, bo to jest inny profil, nie wiem, czy mam to wszystko ustawione. Gdzie to było? Czekajcie, w rozgrywce? To nie. To też trzeba wyłączyć, żadnego. O, widzicie? Tu włączę wsparcie, ostrzeżenie o opuszczeniu pasa, bo miałem tam, to testowałem, to tam, pożal się Boże. On i tak będzie pikał i tak, ale on nie wróci na ten pas. Stare. To tam jest, pożal się Boże. To co mają zrobione.
To wszystko chyba. Tu, dobra, czekaj. Tu jeszcze w kontrolerach może to było. Dobra, a tu? W grafice coś porobione mam, czy co? Nie, tu nic nie. Dobra. Okej. O, widzicie? Teraz to działa, nie? Jak zmieniam pas. Okej, dobra. Bo tak jak ja to testowałem, o! Jak ja to testowałem, to on i tak w te barierki by przerżnął. I w ogóle on nie wróci na środek tu. To jest gówno prawda tam, nie? Po prostu też on daje takie ostrzeżenie, nie? Bo normalnie jak go puściłem na barierki, on po prostu jechał w te barierki by przyzwonił tam, nie? Na drugą stronę by zjechał, nie? A tak, o! On mi tylko daje, ja mam dźwiękowe sobie włączone, nie? Żeby mnie ten, nie? Bo tak on w ogóle, o, że to nie najedzie, on tylko najedzie, ale on nie wróci. On pojedzie cały czas prosto, tak jak by jechał, nie? Tak tam w ogóle nie sprawdza się, nie? Także no, szumi, bo szumi. I nic poza tym. Sam wyhamuje? Bo ja mam automat, nie? No właśnie, widzę, że sam wyhamował. Co on tu klimka mi? Kurde, tak jak myślałem, że z prawej strony oni lubią zajechać drogę, nie? To musiałem uciec na lewo, nie? Bo już widziałem go w lustrze, nie? Pajaca. No i szły mi tak, nie? Zjedź się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Tak leciutko gwizda, jak wiecie, jak samoloty startują, nie? Mają rozpalone, odpalone silniki przy startnym. Tak sobie chodzi, nie? Kurde, księżyc widzę w oddali po długim czasie. Skręć w lewo. Ale czekajcie. Kurde, hamulce są słabe. Ale czekajcie, bo ja teraz chcę jechać ogólnie. No tak, w lewo. Żeby właśnie. Żeby nadgonić te cholerne te, nie? No jeź, to nie chcę jechać. Ogień na tłoki. No, tam jak przełączam biegi, to słychać zin tam coś tam. Tu gwizda i... Ale dobra, okej. Ups. Co mi się tu nie wykrzaczył? Bo ja chcę sprawdzić, wiecie, nie? Co się stanie, jak mi zabraknie tego, nie? Tego prądu. Zobaczcie. Może mam gdzieś w worku z tyłu, ten jest na pace. Bo w kieszeniach nie mam na pewno, bo sprawdzałem. Tam jest 110, tam pokazuje ile już mamy przejechane nią, nie?
łyk kawy. Dobra. No i co? Jedzie się jak się jedzie. Ja mamy tu zawrócić tam gdzieś na końcu. Tam będzie na pewno ronda. Wszystko działa. Światła się same włączają, wyłączają. Okej. No i tu właśnie będziemy gdzieś zawracać. Muszę za chwilę zwolnić, bo widzę, że tam będzie ostry zakręt w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. No właśnie. Na Paris. Skręć w prawo. Muszę tam zobaczyć, jak nawrócę. Tutaj idziesz, nawrócimy. No może nie tu od razu, bo gdzieś na rondzie, nie? Chociaż tu byśmy mogli wjechać na CPN. I nawrócić, jako tako, nie? No i tak zrobię. Wiadomo, że nie będziemy tankować. Ale chodzi o zawrotkę, nie? Żeby nie jechać tam taki kawał. I ten, nie? I nawracać. I co się stanie, gdy? Czekajcie. Kurde, jeszcze na 237 km. Ale mamy 44%. Czyli spada. Przygotuj się do skrętu w lewo. Jednak, nie? No i to mają tak wykminione, że nam to starczy, nie? No ale... Jakbym dalej jechał? To nie wiem. No co, to by nas... Nie wiem. Awaryjne ten, tankowanie niby to by było, co pisało. Ja nie wiem właśnie, co by pisało. Trzeba by to sobie próbować, nie? Co się stanie, gdy nam to zabraknie? Mocy, już tak powiem. Okej. Bo jak już ją mam, to chciałbym ją wypróbować całkiem, nie? Co się stanie właśnie? Co? Dojechać, dojedziemy i co? Oddamy ładunek i koniec, nie? No, a ja chcę zobaczyć, czy ten, nie? Co się stanie, jak nam zabraknie prądu? Co wtedy trzeba? Że gdzie? Do mechanika? A co mechanik nam naprawi? Jak on zrobi to? Pawarką będzie spawał. Ja po prostu ten punkt, tam gdzie mamy oddać tą naczepę, ja go przejadę, dalej będziemy jechać. I potem się wrócimy najwyżej. Bo ja jestem ciekaw, co się stanie, gdy nam zabraknie prądu. Jak oni mają to rozwiązane, czy w ogóle to rozwiązali. Bo się może okazać, patrzcie na słupku nawet, widzicie? Tam jak w nocy teraz jest, nam świeci
na żółto, taka jakaś tam odblask. Jak nas tamten pojazd mijał. No właśnie, ja chcę zobaczyć, co ten... Czy SCS to wszystko przewidziało, swoje wszystkie te... Bo on nie wie, że tak grać jak dziadek Marek, że on tu wszystko wytestuje. No nie jest to, żeby się nią przejechać, wziąć ładunek, szybkie zlecenie i dowieźć ładunek na miejsce. Tak to każdy to zrobi. Ale trzeba ją wytestować. Na razie tam jadąc, to tam fajnie się nią jedzie, nie? O, widzicie? Nasz klient spodziewa się. No to niech się spodziewa. On się jeszcze długo będzie spodziewał. Przygotuj się do skrętu w lewo. A, bo wcale, że nie. I mnie nie będziesz mówić, gdzie ją skręcić. Skręć w lewo. Nie. Ja pojadę prosto. Szukamy nowej trasy. Tak, i szukaj. Zostało nam tam ile? Czekajcie, tylko ten zakręt wezmę, bo nie chciałbym się wykrzaczyć. Następny jest, kurde. Ale tam pisze ile? Tam pisze, tylko ja muszę trochę tak zrobić i tak. To 84 km jeszcze mogę zrobić nią. I mam, patrzcie, 34%. No i ja chcę właśnie ją zobaczyć. No widzicie, wjechałem na pas i zaraz już ten, No i chcę zobaczyć, co się stanie. Bo tam ja jadąc, no fajnie się jedzie, mi się fajnie. O kurde. No kurde, tu bym się wywalił. Bo ja mam, wiecie, realnie ustawione, nie? Patrzcie tam, jak się naczepa zachowuje na tych zakrętach, nie? No tak jest w rzeczywistości, nie powinno tak, nie? A nie jak inni mają ustawione suwaki na zero, że ciężarówka ani się nie przychyla, cały czas prosto jedzie i w zakrętach dziwnych wchodzą, nie? Trochę przesada, moim zdaniem. Od ciebie coś stanęło, panie. Okej. Okay. Tu już wiadomo, że trzeba zhamować, bo... niebezpieczeństwo. O. I tak się realnie też bujają księżarówki, się wykrzywiają kabiny. Tak jak u mnie teraz właśnie. Jak się wchodzi w zakręt szybciej. Są w ogóle ten, to ona się tak buja, naprawdę się buja. Jechałem w Ralu też. Nie taką Renaultową, wiadomo, ale jechałem Magnumką. O, i też jak ostrzejszy zakręt weźmiecie, ona się normalnie też tak samo się przychyla, ta buda. Bo wiadomo, kabiny te... W europejskim rynku, na europejskim rynku są na poduszkach pneumatycznych, a w Ameryce jest tylko pneumatyczne siedzenie. Dlatego jest taka różnica. Jak ja widzę, to niektórzy jak grają w ETS-a, jadą, tak jak teraz, i w zakręty tu w ogóle wchodzą 9 dych i kabina im stoi w miejscu, jak normalnie by mieli ją przyklejone super glue czy coś, to mnie na to się nie chce w ogóle patrzeć, nie? Żadnego realizmu to nie ma, nie? Sam tytuł w sobie ma symulator ciężarówki. Ludzie sobie suwaki ustawiają na zero, żeby mieć jeszcze lżej. Tak samo teraz, o, bym jechał tutaj, nie wiem, 100 na godzinę w ten zakręt wchodził i tak jak teraz jadę, kabina się ani nie ruszy, nie? A się ruszy, musi się ruszyć. Są siły takie, nie? No i zobaczymy. Ja jestem ciekaw, co się stanie. Ale gdzieś bym faktycznie mógł zawinąć już drogę, nie? Jak w połowie, nie? Trzeba gdzieś znaleźć.
No trochę głupio by było, jakbym się ten nowym Renault wywalił, nie? Pierwsza jazda i w glebę tu zaliczył. No to trochę głupkowato. Trochę też muszę uważać, nie? Jak ja, nie? I to jest ta nowa trasa, co on nam znalazł? On chyba nie znalazł też tej trasy, on jedzie... Znaczy, może i znalazł, tylko nie powiedział i... Ograniczenie. Dobra, dobra, dobra. Ja się ten... Ile tam zostało tego? Luftu? Czekajcie, ten zakręt jeszcze. Obczaję ten zakręt. Okej. Okay. 19%. Dobra, i teraz ja... Ja bym tu musiał gdzieś zawinąć... No zawinąć się, nie? Tam, tutaj się zawiniemy. Przygotuj się do skrętu. Ja nic się nie będę przygotowywał. Tego nie róbcie, nie? Co ja? W realu. Okej. Okay. Przeliczam trasę. Dobra, to przeliczaj, chłopie. I tak chyba nie dojedziemy. Niski poziom naładowania akumulatorów. Co tam pisał? Spróbuj co? Odnaleźć co? TPN czy co? To jeszcze nam pokaże pewnie. No właśnie, ja chcę właśnie zobaczyć, co się stanie, jak już nam całkiem zabraknie. No. Tego ja jestem ciekaw. No bo wiadomo, że jak nam dają ciężarówkę, szybkie zlecenie, to ona jest zatankowana do pełna i wszystko działa, nie? No ale ja chcę właśnie zobaczyć, co się stanie, jak się skończy luft. Chyba, że SCS... Ciekawe, jak to ma rozwiązane właśnie, ja jestem ciekaw. Okej. Taki szum, ja wam powiem, taki szum na dłuższą trasę, jakby, nie wiem, jakby ktoś jechał 7, no nie, tam przesadziłem, że 1000 km, bo nie wiem, jaki ona ma zasięg ogólnie, no ale tutaj miała do 500 ile się, będę zapisało tam na początku, czy do czegoś tam, nie wiem. Ale teraz ma zasięg jeszcze 44 km tylko, to nie wiem, czy tam dojedziemy w ogóle. Na miejsce i co nam pokaże na końcu, jak ona całkiem nam zgaśnie. Czy to się zrobi? Bo rozumiem, że jak nie będziemy mieli luftu, to nie będziemy mieli też świateł. I ani nie powinny być, nie, ciężarówka nie powinna mieć żadnych świateł, nie? Jak nam akumulatory zdechną. No chyba, że akumulatory są do jazdy,
I akumulatory ma inne, drugie, nie? Do elektryki, nie? Osobne ma, nie? Tak powinno być, nie? Że są niezależna elektryka, taka jak światła, kierunkowskazy i te inne, nie? Że nie są zależne od tych, no, baterii, nie? Akumulatorowych, do ciężarówki, właśnie. Ja jestem ciekaw, to mnie to właśnie ciekawi. Jak już jadę, to chcę sprawdzić. No, 9% nam zostało. Okej. No jak nas pojazdy mijają nas z lewej strony, to się tu... się pali żółta, tutaj ta lampka na drążku, na słupku, znaczy się. Patrz, jaki wiatrak. Tam chyba pisało do stacji elektrycznej, nie wiem, jak zobaczę po nagraniu to napisało. Chyba, że jeszcze raz nam to wyświetli monitor. 31 km mi zostało, widzę. Dwadzieścia siedem. Cztery procent. No na pewno co, do garażu nas zrespi, najbliższego, podejrzewam, i tam, a w garażu nam da tam parę, naładuje nam trochę, tak samo jak nam na przykład daje paliwa, jak nam zabraknie, to albo możemy właśnie tabować się do garażu, co nam da trochę paliwa, no, albo zatankować awaryjnie, nie? No. A to co się stanie, to nie wiem. Osiem kilometrów, siedem. Hehe, 1%. I co? Przygotuj się do skrętu w prawo. No tak. To może będziemy mieli z górki. Rozładowały się akumulatory ciężarówki. I co? Ale przecież jadę. Ty. Ty, na serio? Nie idzie jechać. Ale jadę, bo z górki jest. To teraz się powinny ładować, jak jadę na luzie. Do jasnej anielki. Tempomat wbije. No ty, jest wbity tempomat. No i co? Patrzcie, 0-0 jest faktycznie i nie idzie jechać.
Ale jadę. No i co w takiej sytuacji trzeba nadusić? Albo pomoc drogową. To nie? Czekaj. Gdzie to było? I tutaj się robiło, nie? Nie, F7 to jest. Tu F7 i przycisk 21. No i to... I to jest tak. Jest ładowanie elektryczne. Ale to jest... Nie mogę tego wydusić. No to tylko... Czekajcie, patrzcie. Jest ładowanie elektryczne, mają dane, ale głąby nie mają tego, że to nie działa tu nigdzie, nie? Na razie, nie? Także musimy tą wybrać wersję. Ale tam mieliśmy... No jo, ale tam mieliśmy, ty lepiej już nic nie gadaj. Że tam mieliśmy. Znajdźmy inną trasę. No właśnie. No. Ale co, i tak mamy zero. Czekajcie, bo teraz zbaraniałem. Patrzcie, mamy 0 i 0. A teraz mogę jechać. Mamy 0, 0, ale jadę, patrzcie. Bo tu jest blisko ten cel, nie? I dlatego on mi daje jechać, nie? Żebym po prostu ukończył... Stefan. Ale on mi teraz daje... Żebym tylko dojechał na miejsce, nie? Wiecie, o co chodzi. No patrzcie, nie dojadę tam. Zjedź z ronda. No to patrzcie, to jest bez sensu. I teraz co? Jak ja mam dojechać? Trzymaj się prawej strony. Na rondzie zjedź pierwszy. To w takiej sytuacji to nie dojadę nigdy do tego zlecenia. Nie oddam go. To po prostu jest źle, moim zdaniem, bo powinni zrobić tak, że owszem, jak się respisz do... No jak to się nazywa? Że jak się zrespisz się do... No i patrzcie, tu jest ten rozładunek mój. Kuźwa, nie dojadę. Stefan, weź mnie tam dopchnij. No, koniec. To jest bez sensu, moim zdaniem. O, teraz jest ty ładowanie. Usługa awaryjnego ładowania naładuje akumulatory w twojej ciężarówce do poziomu 100 kWh. Będzie cię to kosztować 350 euro i potrwa 2 godziny. Dobra? Ty, idziemy. A tak to się ładuje. Ja myślałem, że jakaś będzie akcja, a tu dupa, nie akcja. No dobra, no to ale chociaż wiemy, jak się ładuje ten ciężarówek. Ła, ruszy jak z kopyta. Skręć w prawo. No bo mówię, jakim cudem, to, no cześć, no to jakim cudem ja oddam to zlecenie? To powinno być jakieś coś właśnie, że no musi naładować tą ciężarówkę, jak już ją dali, no to i musi być coś jakieś ładowane, chociaż w powietrzu tak teraz było, nie? Czarny ekran czy coś, nie? No ale w przyszłości pewnie będą jakieś budki stały na CPN-ie czy coś obok, wiecie, nie? Takie wiecie, że będą te triggery też, nie? No. Coś tam gwizda, słyszycie? No.
kurde, on ma... Normalnie lekko dam gazu, ma zryw jak nie wiem, nie? Okej. Dobra. Spóźnienie, no wiadomo, że spóźnienie, bo specjalnie tak zrobiłem, nie? Ale co? No i dobra. To wiemy jak się jeździsz, nie? Wiemy jak się jeździ. Także... Dobra, ja będę kończył. Mam nadzieję, że wam się spodobało. No powiem wam... Średnio na jeżę. Jak nie możemy tej ciężarówki mieć jako dla siebie kupić sobie, no tylko możemy sobie od czasu do czasu, no tak jak teraz ja przejechać, czy tam... No ja już więcej razy nie będę jeździł, bo to bez sensu. Jak mam swoją ciężarówkę i w ogóle wszystko tam to... Pal licho, nie? No. Także dobra, z tej strony wiemy to wszystko. Trzymajcie się. Życzę miłego dzionka. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.